Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Gothic 1, już chciałem powiedzieć Gothic 2. No przyjdzie taki moment, kiedy zagramy sobie na pewno w Gothic 2. Słuchajcie, od ostatniego odcinka naprawdę, naprawdę sporo się zadziało. No myślę, że z dobrą godzinę sobie, myślę, pograłem gdzieś tam w międzyczasie, pół godziny, godzinkę. I teraz tak, słuchajcie. Pieniądze już nie mają znaczenia. Mamy, słuchajcie, poprzednio mieliśmy chyba tą broń, która dawała 61, teraz mamy 79 grzmot i mam jeszcze topór Rolika. Mianowicie tam w starym obozie i w obozie na bagnach tam nawaliłem kilku osobom, posprawdzałem jakie mają przedmioty, rzecz jasna. I no i sobie je przygarnąłem. Mianowicie mam wszystko, co jest potrzebne. Potek to jest tak dużo, że nawet nie zliczę. No wszystkiego mamy. Jakby siano, mamy 2000 siana. Czemu mamy 2000 siana? Czekaj, co? Czemu mamy 2000 siana? Ej. Czemu mamy 2000 siana? Więc 9000. Nie mam pojęcia, co się stało. No kurwa, nie wiem, że coś. Jezus, coś się musiało, słuchajcie, zbugować i jak raz mi zabrali siano, ja wczytałem, nie sprawdziłem. I widocznie musiała się zbugować, bo na pewno nie było tak, że po prostu mnie pokonali, wzięli sobie siano, nie ma takiej możliwości. Więc musiało stać się tak, że po prostu, ale no co wam powiem. No, siano to już nie ma znaczenia, tak czy siak, mamy, wiecie, w eku i tak mamy tyle, że na chillku i tak, kuszę. Grzmot, mamy tą broń, którą kupiłem akurat. Znaczy potem i tak sprzedałem, kupiłem, a potem pobiłem kolesia i sam sobie wziąłem tego grzmota, więc. Znaczy odebrałem siano, które w sumie tam wpakowałem. Więc broni mamy absolutnie dużo. Przypominam oczywiście łapkę w górę o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że kanał Czechu Vlog mamy w opisie i Instagram też możecie wpaść. I chciałem wam tylko pokazać jeszcze tą kuszę, bo poprzednio miałem tam jakiś kurwa łuk za co 40 zadałem, myślałem, że jest OP. Ta kusza zadaje 90, także pozdro. I słuchajcie, znalazłem się tu, podchodzę do Diego i Diego tam mówi, że jakieś kopalnie się zawaliła, mówię, co jest grane. I tutaj po prostu zaczniemy ten odcinek, bo. A, i nauczyłem się akrobatyki, nauczyłem się tam trochę siły i nadal mam. Mam 58 siły, 47 zręczności i nadal mam 65%, znaczy 65 umiejętności do wydania. Ale to mam nadzieję, że Diego nas nauczy, bo Diego chyba jest po naszej stronie, Witaj! a tamci nam chcą wpierniczyć. Ale zaraz się dowiemy, co Jak tam się mogło stało dojść do i zawalenia się co tu się kopalni? odwaliło. Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. No właśnie, bo trochę się tutaj Co się stało porobiło. z magami ognia? To długa historia. No chyba musimy. Opowiadaj, to nie pierwsza długa historia, której Tak, musiałem no wysłuchać. jestem ciekaw, No bo dobra. tutaj się sporo rzeczy Na porobiło. szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów, kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? O, a Cóż, najechał? obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu dwa tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. Czyli chyba nowego obozu, tak? To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpiesz. Strażnicy są już pewnie niedaleko Tak, wolnej czyli kopalni. nowy Ale obóz. przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Nikt inny nie wie o jej istnieniu. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię.
Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. Cholera jasna. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Będziemy ostrzegali innych przyjaciół, żeby nie wpadli w łapy strażników. Ale mógłbyś coś dla nas zrobić. No. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie i wezwanie na spotkanie. Dzięki, przyjacielu. Widzę, że równy z ciebie gość. Idź już. Jeszcze się kiedyś spotkamy. Diego właśnie nas nauczy... Trzymaj się. Nauczy, mam nadzieję, siły. Potrzebujemy, mam 58 siły, a trochę nie, muszę teraz w górę jechać. No dobra, trochę to potrwa. Mamy, słuchajcie, tyle rzeczy, ale ruda nie jest aż tak ważna, mi się wydaje. Bardziej ważny jest pancerz, którego niestety, kurwa, nie dostanę, bo mnie nie wpuszczą do środka. I z tego, co wiem, to chyba są na mnie mocno źli, bo tam wiem, że mogę z nimi walczyć. Oczywiście powalczymy sobie z nimi. Darmowy expik to zawsze, słuchajcie, darmowy expik. Do tych broni mam absolutnie. Potrzebujemy 90, a mamy 58, czyli 60, czyli potrzebujemy 35 w sumie się nauczyć. Dobra, to się nauczymy, myślę. A możesz? Tak. 1, 2, czyli 10, 15, 20, 25, 30 i 35. Dzięki, Dieguś. Jesteś teraz o wiele... Wróć niedługo. Trzymaj się. Dobra, i możemy wreszcie to... Witaj! Oj, sorry, nie chciałem z tobą, Dieguś, gadać. Mamy topór Orika. No, zabrany, jak się możecie pewnie domyślić, Orikowi. Tak bym też strzelał, w sumie to nie wiem. Idziemy tam do tych gagatków. Ale proponuję najpierw sobie tutaj machnąć napój lekkości, żeby im szybko spierdzielić, bo wiem, że będą mnie atakować, bo już tutaj pochodziłem, tak? Bo chciałem wejść do środka, mówię, zbroję, tu se pogadamy, a tu lipa jest. No proszę, toż to nasz zdrajca, a my cię uważaliśmy za jednego z nas. Zaraz, o czym ty mówisz, Bloodwin? Spiknąłeś się z nowym obozem, tak? Nie, czekaj, ja dalej... Co, myślałeś, że damy się tak łatwo wykiwać, he? Przestań gadać od rzeczy. Zdrajcy tacy jak ty zasługują tylko na śmierć. Giń! No nie tym razem, byczku. Dieguś, pomóż. Bierz ich, Dieguś. A i ta akrobatyka ogólnie pomaga nam w na przykład... O, ty, bo zaraz padniemy. Halo, stop. Przerwa! Przerwa, panowie, przerwa. O, tam ktoś jest. Przerwa, przerwa. Na szczęście strażnik bramy jest kompletnie... A, ja się zbugowałem, tak? No to super, to jest świetna informacja. No konkret. Pacho, pacho! I ty przeciwko mnie, Brutusie. Ty przeciwko mnie. Dobra, mam wrażenie, że mam z ekstra przekurwione, że tak to nazwę. No strzelaj, Bezi, kurwa, dlaczego on mu się zbugowało to teraz? Ja już nie mam kompletnie życia. Kurwa, nie no, zaraz mnie szlak jasny trafi. Krew nagła zaleje, no. Co tu się, kurwa, dzieje? Nie no, to jest zbugowane, halo. No, nie tym razem, koleżko. Safe. No, robi się, jak widzicie, tutaj niebezpiecznie. A jakieś tam życie dostałem jeszcze, manę, coś takiego, co nie? Jakby coś. Ten strażnik bramy, on żyje jeszcze, tak? No, nie na długo.
Niestety umówmy się, ale nie potrzebujemy do takich ziomków. Ta kusa coś się zbagowała, ty. Zostaw Gomeza. Gomeza, zostaw Diego. Dobra, no wszyscy nie żyją. Łącznie z Bloodwinem. Nie, powiedzmy, że to nawet nieźle. My się dobrze. ...110, ale to, że zamiast 9000 brojek rudy mam teraz tyle, to nie wiem, co się kurwa stało, ale powiem wam tak. To nie ma za dużego znaczenia, i tak nie ma lepszej broni, którą moglibyśmy kupić, co nie, więc... Dobra, myślę, że z tym gagatkiem sobie poradzimy tego. On do nas chce strzelać, tak? No dobra, to pojedynek na kusze. Nie ma lepszej kuszy od mojej. Nie ma takiej możliwości. Potka. Czy jesteśmy uważani za zdrajcę? No dobrze. A i ta akrobatyka ogólnie nam pomaga w tym, że możemy upadać z większych tutaj odległości i że... Dobra, żwalić tego strażnika. I no i że możemy teraz tak skakać na duże odległości, co nie? Tam był jakiś pajac, co mnie wkurzył. Chyba mu się coś pomyliło, kurczę, trochę. Jakiś paczo. Dobra, może z nim pogadamy i przemówimy do rozsądku, że następnym razem po prostu może... zanim strzeli do mnie, niech użyję mocy mózgu. Ale mamy kozackie bronie. Właśnie zacząłem obijać tych ludzi z nowego obozu, bo uświadomiłem sobie, że jestem kurwa strong, nie? Że jakby, że ja jestem z mocny gagatek, że wystarczy, że zrobię ciach, ciach, ciach. Nawet nie. Nie no, patrz. Co jest? Ty kurwa robisz. Dobra, dobranoc. No, słuchajcie, zaczyna się krwawa jatka w gotiku. No ale robimy to, żeby się bronić, tak? W ramach samoobrony. Mamy tam jakieś misje, kogoś ostrzec, ale wydaje mi się, że główną i najważniejszą misją jest dostać się teraz do nowego obozu. Na szczęście, jeżeli pamiętacie z poprzednich odcinków, mamy tam teleporcik, więc to jest na chillku. Idziemy, bo tam z przodu, słuchajcie, widziałem jakieś maga ognia, nie grałem z nim. Ale wcześniej oczywiście sobie zbadałem, no bo jednak to jest... No, nagrywam odcinki, tak? Warto wiedzieć, gdzie iść, czego nie, gdzie nie iść, tak? Żeby nie utknąć nagle w połowie odcinka i przez 20 minut nie chodzić w prawo, w lewo, więc jednak... Zresztą dojście tu i tak dalej zajęłoby kolejny jeden odcinek praktycznie. Myślę, że tam około 40 minut się nawalałem. Tam z środka słyszę, jak... Co oni robią? Aha, bo oni na mnie się fokusują, okej. Okay. A nie, oni się tam... Oni się w środku napieprzają między sobą, okej. No, nieciekawie zaczyna się robić, wam powiem. Nieciekawie zaczyna się robić. Zdrajco, i pomyśleć, że uważaliśmy cię za jednego z nas. O czym ty do diabła mówisz, Fletcher? Zadajesz się z tymi bandziorami z nowego obozu, a może nie? Zaczekaj. Myślałeś, że się nie domyślimy, co? Co? Hej, postradałeś zmysły? Ja? Ależ skąd? Za to ty za chwilę stracisz głowę, kolego. Giń, Oj, skończyła mi się potka, więc byś... Jakbyś tak poczekał może, a może mag nam pomoże. Mag, czy ty jesteś po naszej stronie? Proszę, bądź po naszej stronie. Thanks. Widziałem, że z Miltenem to zawsze... Milton zawsze był w porządku chłopak. Dzień dobry, mówił na klatce. Thank you.
Wracaj, tchórzu! O, dzięki. Nie wiem, czy tym nie zablokowałem sobie w sumie przejścia do teraz z powrotem tutaj, ale dobra. Mam nadzieję, że mi Miltena nie zabiją. Halo, halo. Panowie. Boga Miltena, zdrowie. A ich to wypadałoby przecież... Dobra, udało nam się Milten. A, jeszcze tu jest jakiś gagatek. Ale kurwa sobie kuszą strzelasz, strażnik. Fakt, dlaczego ich przeszukuję jak coś, to jest do potyk, bo coś mi się wydaje, że będą nam grubo potrzebne. Mamy, słuchajcie, orków po jednej stronie. Tutaj się napieprzamy z tymi pajacami. Bo niestety mają downa gigantycznego. Dobra, sejwik. I pogadajmy sobie zginął z Miltenem. Zginął członek starego obozu i twoje imię padło w związku z tą sprawą. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Spokojnie, Miltenie. Spotkałem już Diego po drugiej stronie obozu. Zatem wiesz już, co się stało. Co ci powiedział Diego? Powiedział, że jeśli spotkam Gorna i Lestera, mam im powiedzieć, że spotkanie odbędzie się tam, gdzie zwykle. Powodzenia i uważaj na siebie. Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru, nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Lester i ja rozejrzeliśmy się trochę po fortecy w górach. Tak, słyszałem. Wygląda na to, że można ci zaufać. Można być. Gdzie wasza czwórka zwykła się spotykać? Ach, tu i tam. Spotykamy się w najróżniejszych miejscach. Do zobaczenia! Coś mi tutaj kręcisz, Milten. Dobra, jestem ciekaw po prostu, czy ci strażnicy... Czy im też odwaliło? Okej. Niestety mają patyki zamiast mieczy. No, wygląda na to, że w ciągu ostatnich odcinków, a konkretnie w tym odcinku, zabiliśmy... Nie wiem, czy wcześniej zabiliśmy kogoś? Chyba jedną osobę, która nas chciała zabić, ale to absolutnie jedyna osoba, którą zabiliśmy. Nawet poprzednią, która uciekała, oszczędziłem, więc... Dobra, czyli co musimy zrobić? Tak, teraz kliknijmy sobie ładnie. Wygnanie ze starego obozu. Bludium okopał się przy tylnej bramie i na mój widok zareagował podobnie jak Fletcher. Mam wrażenie, że nie ma coś wspólnego z moimi podróżami kamienia wnioskujące do nowego obozu. Okej. Okay. Dobra, oj, sorry, mapę odpaliłem. Spotkanie. Wszyscy magowie okna zginęli. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Diego kazał mi powiadomić Lestera i Gorna, że mają się spotkać z nim i z Miltenem w tajemniczych miejscach. Chyba nie robię tego pierwszy raz. Okej. Okay. Pomoc znaków ognia. Milten, podobnie jak Diego, ukrywają się w pobliżu starego obozu. Teraz mago ognia uprzedza przyjaciół o niebezpieczeństwach czyhających w środku. Atak krzykacza, no to jest nudna misja. Czyli tak, no dobra, czyli głównie chyba lecimy do starego obozu, co? It's time for stary obóz, guys. Magia. Który to jest stary obóz? Piątka. Sejwik, bo coś czuję, że jak wejdziemy, to może być grubo i lecimy. Dobra. O, to jest Gorn. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny.
Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Nie ma nic do stracenia, więc stał się całkowicie nieobliczalny. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara. Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Wydaje mi się, że pomyliłem imiona Gomez i ten drugi na G. Nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Wygnano mnie ze starego obozu za to, że wam pomogłem. Nie należysz już do starego obozu? Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że zostanę przyjęty w poczet najemników? Kozak! Porozmawiaj z Lee. On się tobą zajmie. Ale potem zajrzyj koniecznie do mnie. Dobra. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś o jeszcze jednym. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy, ale w świetle ostatnich wydarzeń... Xardas! No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu... Tak? Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. Cóż, kiedy tworzyliśmy magiczną barierę, nadzorował nas jeszcze jeden, 13 mag. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni, a my, magowie, woleliśmy nie odświeżać im niepotrzebnie pamięci. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Oczywiście działo się to jeszcze przed podziałem na kręgi wody i ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten 13 mag? A tu pada deszcz w ogóle. Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Okej. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go Czyli o pomoc. Mamy misję Tylko jakąś. On jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc. Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. To już Musisz gorzej. Znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Hej, przygoda. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się. Niedługo wrócę. Ale ja już im tyle zakosiłem, słuchajcie, tych ksiąg, że mi się... że nie mówcie, że teraz będę musiał czytać. Dobra, Gorn. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Witaj! Krzykacz przeniósł się już to do poprzednie misje, taka. Świetnie. Przed chwilą Torlov powiedział, że zamierza pokazać temu chłoptasiowi, gdzie jest jego miejsce.
Jak leci? Na razie cicho. Lee zajmuje się jeszcze organizacją naszej obrony. Właśnie ostatnio, jak chciałem spotkać Lee, to nie spotkałem. I wiecie, poczekajcie chwilę. Nieważne. Po prostu to, co ma na plecach, wygląda na niezłe cacuszko. Takie jak prawie moje, tylko pewnie jeszcze lepsze. Może o, temu już nakopałem, jak widzicie. Witaj, nieźle mnie sprałeś, stary. To była uczciwa walka, ale już się skończyła. Super, że tak reagujecie, panowie. Dobra, chyba najważniejsze pogadę z Lee. Pytanie, czy Lee jest w środku. No właśnie nie ma Lee, gdzie jest Lee? O Rickowi na KPM, gdzie jest Lee? Gdzie jest Lee? Zapomnijmy. Pewnie, że tak. Kto tu do... Wszyscy najemnicy słuchają Lee. A więc w rzeczywistości? Nie. Obo każdy dba tu o własny. Tylko gdzie jest Lee? Nie przydałby się... Lee nie przyjmuje ludzi, którzy nie spędzili tu kilku... Jeśli chcesz zostać w obozie. Mam przy sobie... Czemu nie? Pogadaj. O! Gdzie mogę znaleźć Lee? Wejdź do wielkiej jaskini. Trzymaj się prawej strony i wyjdź na samą górę. Co? Jakiej wielkiej jaskini wyjść na... Trzymaj się prawej strony i wyjść na samą górę. Jakiej wielkiej jaskini i jaką samą górę? Co ty pieprzysz? Gdzie był Lee? Gdzie był Lee? Gdzie jest Lee? Wielka jaskinia, trzymaj się prawej strony i wejdź na samą górę. Co ty pieprzysz, gościu? No, wydaje mi się, że jedyna wielka jaskinia jest tutaj. Ale tutaj nie wchodzimy na samą górę, tylko schodzimy na najniższy dół, więc wydaje mi się, że... no nie o tą jaskinię chodzi, tak szczerze. Jeszcze raz go spytam. Gdzie był Lee? Ja się kompletnie zapomniałem, gdzie był Lee. A ja bym chciał do nich dołączyć, bo może mają jakiś fajny pancerz. O, Rick, jeszcze raz pogadajmy. Witaj. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. Dobra, no super. Gdzie mogę znaleźć Lee? Wejdź do wielkiej jaskini. Trzymaj się prawej strony i wyjdź na samą górę. Nie mam pojęcia. Gdzie mogę znaleźć Laresa? Na samym końcu jaskini, po lewej. Na pewno trafisz. Jak zatrzymają cię jego chłopcy, będziesz wiedział, że... Masz moją? Chyba ktoś musi ci wreszcie dać po łapach. Co? A no mam jego brać, faktycznie. To puro Ricka. W istocie, no. No to już wiecie, skąd mam topór. Jak coś. Dobra, teraz misję. Teraz misję, bo jestem rozkojarzony. Nosi woda, handlarz zielem, spotkanie. Wszyscy mogą być Lestera i Gorna, że mam... A kim jest Lester? Lester, ja kojarzę Lestera. Gdzie jest Lester? I przywódca najemników chce się ze mną widzieć po rozmowie z nim, mam wrócić do Saturasa. Ale gdzie jest Lee? Wejdź do wielkiej jaskini. A! To jest ta wielka jaskinia, rozumiem, tak? Trzymaj się prawej strony. Ludzie zawsze gadają. To bez sensu. W czasach na nikim nie można polegać. Od co? Nie masz racji. Wejdź na samą górę. Kurwa. No Lee zawsze stał koło tego ziomka, ale go tam teraz nie ma. Gdzie jest Lee? Dobra. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mam szczery. Pychnijmy sobie potkę na manę. I słuchajcie, teleport do Bractwa. Dlaczego się tutaj teleportujemy? Bo tutaj będzie ten...
Ten Lester, tak? Którego Lestera mamy powiadomić, tak? Nie, spotkanie, tak. Czyli mamy powiadomić Lestera. Czyli Lester na bank był chyba tutaj. Tam był. Ale chyba niestety kurwa był. To się już więcej nie powtórzy. Za dużo rzeczy się tu zmienia. Gdzie jest Lester? Gdzie jest Lee? Wiedzą kurwa wszyscy. Powiedz mi, byczku. Zbudź. No gdzie jest Lester? No cholera jasna. Nie mam pojęcia, gdzie są ci ludzie. Szczerze, zieloniutkiego nie mam. Co w obozie na bagnach pasuje, ale serio chciałbym ich znaleźć, bo mam 37 minut odcinka, 37 minut. A nie chciałbym teraz kończyć tego odcinka. A powiem wam, nie wiem, jakieś tak dziwnie się czuję. Może wczoraj nastukałem tyle odcinków, że po prostu... Kurwa, gdzie jest moja ruda? Wydaje mi się, że jeżeli gdzieś się to zbugowało, to pewnie ktoś, któryś z nich mi zawinął rudę. Ale to jest bez sensu, bo jestem pewien, że wczytywałem. Jestem pewien, że wczytywałem i nie było takiej opcji, że leżałem i ktoś mi zawinął rudę, więc no musiała się zbugować coś niestety. Dobra, no poszukajmy jeszcze tutaj, może będzie nasz amigo Lester. Z Lesterem, co mówi Lester? Że gdzie idzie Lester? Gdzie on mówi, że idzie? Na pewno mówi, że się spotkamy, ale czy mówi, gdzie idzie? Chyba nie, co? Poszukajmy jeszcze, może chybił trafił, znajdziemy Lestera, jest. Dusty, ty masz coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Ale z gorąco. A, bo kurwa grzeją kaloryfery. To by wszystko tłumaczyło. Ja tak mówię, Jezus, jaki dzisiaj upalny dzień. Ani koszulki nie mam, w samym bluzie siedzę. Nie mówię, giga gorąco jest, a ja tu po prostu mam odkręcone kaloryfery. Znaczy, no miałem odkręcone kaloryfery, ale wyłączony był po prostu piecyk, nie? Żeby nie grzał. Kompletnie, w całym domu, żeby nie grzał. Tak jest łatwiej, niż jeżeli po prostu zakręcać każdy kaloryfer, co nie? No dobra, no chyba tutaj nie ma Lestera. No widzisz. Strażnik. Dobra, no to co wam powiem? Pijemy manę i wracamy, nie? Witaj. Obyś wrócił. Obym... Naraz, Lestera, Ola oraz Lee. Bo się szczerze wkurzę, jak ich nie znanie. Gdzie oni są? Lee zawsze był koło tego Orika, nie? Z którego mamy topór. Ale nie ma... Teraz go nie ma. Ostatnio tam patrzyłem i w ogóle go nie ma, nie? Nieważne, czy jest dzień, czy jest noc, czy jest południe. Ja tam patrzyłem, nie ma go po prostu. Tu jest zwykły najemnik. Czy tu będą gagatki? No nie ma, kurczę, no nie ma. Może wczytam, będzie szybciej, szczerze. Witaj. Nie wiem, wam powiem, nie wiem. Witaj. Hej, stary. Pewnie, że tak. Ja mówię, ja trochę tu chodziłem i tam biłem się z niektórymi ludźmi, z którymi mogłem się oczywiście bić. Taka przyjacielska sprzeczka, wiecie, o co chodzi. Nie żeby zabić, tylko żeby sprawdzić, czy mają jakieś fajne medaliony, bo coś czułem właśnie, że to już taka kulminacja, że jakby, wiecie, to już niedaleko jest do końca. Witaj. Dobra, idziemy do naszego ziomka, który ma
który wytwarza miksturki. On zawsze ma nowe miksturki. Witaj, pokonałeś mnie w pięknym stylu, stary. Ale walka już skończyła. Super, dobra. Miksturki? Nie, masz tylko jakiś piorun kulisty. To nie chcę tego. Nawet mu tego chyba nie wziąłem, co nie? Mimo tego, że mogę, więc... Dobra, save, no i pijemy potkę i będziemy biegać. Będziemy biegać, no nie zakończę odcinka po 35 minutach. Nie dla nas jest porażki, smak. Tu jest Orik. Najemnik Torlof. Tylko tego Torlofa nie dało się zabić, Torlofa, czy jak on tam ma. On chłop, chłop jest mocny, chłop jest strong, tu strong jest chłop. Może jest jakieś... Nie wiem, to jest ta droga, której mi przyszli, ta nieodkryta. No musimy przeszukać, szkodnik, znaczy chyba tego, nie? Wpiszę na necie. Lares, czy Lares, masz coś do powiedzenia ciekawego, czy nie? Witaj! Okej, damy tylko coś możesz nauczyć. Ile w ogóle mamy punktów? 30, no i zaraz mamy poziom, w sumie 5000 jeszcze tylko. Szarki... Patrzyłem, czy mają coś ciekawego, ale... Buster. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie wiem, nie, szczerze nie mam zielonego pojęcia. W dużej jaskini, no to jest chyba duża jaskinia. Nie, chyba, że się Lester zbugował, to będą kurwa niezłe jajka. Dobra, od wilka mamy oczywiście kuszę, bo to była mocna kusza. Najemnik, kosa, nie, już kurczę, liczyłem na to. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Najemnik, no co wy gadacie, no? Pewnie masz rację. Powiem wam tak, pierwszy raz w życiu utknąłem w takim realnym martwym punkcie. Znaczy martwym punkcie nie do końca, bo nadal możemy iść do tego, ale chciałbym się dowiedzieć w internecie przy okazji. Piszemy i zobaczymy, gdzie jest Lee. W Here is Lee, tak? Oła, o nie, coś mi do oka wpadło. Cheat. Dobra, gdzie jest Lee? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To nie było zbyt mądre. Dobra, wpisałem. Gothic 1, gdzie jest Lee, rozdział Xardas. Mamy to. Jeśli myślisz, że... O, mam już, akceptuję tylko cookie. Normalnie Lee jest w jaskini przed wejściem do broni jej dwugłosków, ale można normalnie wejść, w którym momencie można go też spotkać. Na tamie koło karczmy. Nie ma go ani na tamie, ani w jaskini, wszystko przeszukajmy już ponad 10 razy i nic. A nie ma go na drodze do wolnej kopalni? W sumie dawno nie grałem i nie pamiętam, możliwe, że tam jest. Czyż w tym rozdziale Torus... Nigdy się nie nauczę. Dobra. Według przeczytanych plotek z interneta, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że Lee musi być tu w tej jaskini, ewentualnie może być też na tamie, jeżeli nie ma go w tej jaskini. Problem jest taki, że w tej jaskini no, byłem w dzień, w nocy, wcześniej, przed tym jak zaczęliśmy jeszcze odcinek. No to już jakby... Nie wiem, czy wtedy bitka się zaczęła, czy nie. Ja sobie będę czytał, pewnie pojechał po bagienne ziele. Haha. O! Dobra, mamy Lee. Skąd nie mogliśmy mieć pojęcia, że tu jest Lee, co nie? Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem, ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby mnie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru.
Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj. Ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się za daleko. Jeszcze tego pożałują. Wyrzucono mnie ze starego obozu. Chciałbym do was dołączyć. Nasz obóz wiele ci zawdzięcza. Przydałby mi się ktoś taki jak ty. Przejdźmy od razu do rzeczy. Witaj w nowym obozie, najemniku. Weź tę zbroję. Dobrze, że mamy cię teraz po naszej stronie. Ja szukam też sobie olestarzy, żeby było łatwiej. Przydałaby mi się lepsza zbroja, przydałoby mi się wydaje. Się lepsza zbroja. Najpierw zobaczymy. Musisz sobie na nią zasłużyć. Chciałbym dostać ciężką zbroję. Easy. Ten pancerz to prawdziwe dzieło sztuki. Lepszego nie znajdziesz po tej stronie bariery. Możesz mi wierzyć, wart jest każdej bryłki. Dobra. Pokażcie. Mogę przejść. Mogę przejść. Nie możesz cię. Mogę przejść. Teraz tak. To jest od zbroja najemnicka, to jest zbroja strażnika. W sensie, aha, no to mogliśmy w sumie od razu do nich dołączyć. Mam kozackie zbroje, ty. I ciężka zbroja najemnika to co kupiliśmy, tylko tekstury się tu na dole nie zgadzają, ale spoko. No 70, 10, 35 to jest to. That's what I'm talking about, man. Dobra. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że mianowicie Lester znajduje się, zaraz wam powiem gdzie. Znajduje się na dole po lewej stronie bodajże, chyba tam znaleźliśmy kamień, albo na dole ten. Powiem wam, gdziekolwiek się znajduje, jest lipa. I teraz tak, gdzie jest Xardas? W bibliotece Magowody znajduję informacje o silnych skiskanych stronach tych istot. Powinienem poświęcić trochę czasu na przestudiowanie. Ale czy muszę? Bo ja mam naprawdę dużo tego. Dobra, no może po kolei będziemy otwierać i będzie Gites. A wy sobie będziecie mogli przy okazji przeczytać. To każdy tajnik magii jest taki sam? Czy tak, chyba tak. Dar od bogów, bla bla bla. Krwiopijcy. Co? No kurwa, to tak się zdobywa nową umiejętność? Nawet nie wiedziałem jaką umiejętność, ty nie zdążyłem przeczytać, guys. Strona z dziennika. To było to, co znaleźliśmy. Dziś się uda, jestem pewien. Bogowie będą mi sprzyjali. Wypróbowałem już wszystko. Najtwardsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trolla. Strzałem po prostu odbijałem się od niego. Teraz jednak wykorzystam magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Korinic. Zapłaciłem za niesłoną cenę, ale myśliwskie trofea, które zdobędę przy jej użyciu, odpłacą mi wszystko z nawiązką. Dzisiaj zabiję trolla. No to mu nie wyszło. Łowy i zwierzyna. Sztuka walki. Możecie sobie za tego, wiecie, zastopować i przeczytać, nie? Ja też pewnie to poczytam potem, ale... No, czekam na informację, kiedy się nauczymy tego, co mamy się nauczyć. Więc sorry, że tak żmudnie to klikam, no ale co mam zrobić? Wszystko? I co, i dowiedzieliśmy się dalej, czy nie? Bo ja mu wszystkie księgi już zajebałem, więc wszystko powinno być gitos. O Jezu. Co jest? Czy ja... Nie, no dobra, to cofamy tam. Sorry, ej, ten odcinek jest strasznie taki rozbity, że tak powiem. Ja nawet nie wiem, gdzie ja mam szukać. Gdzie ja mam szukać Xardasa, kurwa mać.
Mam tu, słuchajcie, mapę. Mamy już najlepszy pancerz w sumie, jaki możemy być. Mogliśmy mu nakopać, Lina Bank miał jakiś dobry tego mieczyk, ale dobra. To jest biblioteka, to może z tego po prostu mamy się nauczyć, tak? Czy nie? Co jest? Nie? Źle myślałem? Chyba źle. Dobra tam. Serdas Tower 4. Czekajcie, zaraz ogarnę. Dobra, mam. Sardos Tower znajduje się, tylko sobie trzeba ogarnął na tej mapie. Aha, nie mamy tam nawet zaznaczonej mapy, szczerze. Tam nie ma mapy. Dobra, no to wydaje mi się, że nie dostaniemy od nikogo raczej żadnej tutaj mapy do Xardasa, więc wydaje mi się, że sprawdzenie na necie było najbardziej rozsądne, bo inaczej byśmy chyba kurwa szukali wieczność. Pogadajmy jeszcze z Saturasem, może nam coś powie. Lee przyjął mnie, właśnie. Lee przyjął mnie w poczet najemników. Dobrze, bardzo dobrze. Teraz jesteś oficjalnie członkiem naszej społeczności. Witaj wśród nas. Nefarius powiedział, że mogę już założyć szatę maga wody. Zatem witaj w naszej społeczności. Czy to oznacza, że należy teraz do kręgu magów wody? Jeszcze nie. Najpierw musisz złożyć śluby wody. A jak? Jestem gotów do złożenia ślubów. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. O! Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody, że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Nie wiem, jak to zapamiętam. Że ma wiedzę i me czyny teraz i na wieki stanowią będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Kurwa, co to jest? Do chuja pewnie ta szata jest. Pociskami 5. Nie no, bez kitu, nie. Ale dobrze wiedzieć, że obronę przed ogniem i tak dalej dałem. No, będę jednak nosił strój najemnika z Naturas, niestety. Chciałbym nosić szat. Nie jesteś jeszcze godzien nosić szat. A. Możesz mnie... Przed tobą jeszcze wiele nauki. No nie będę się tego uczył, walić to. A co to, a szata... No pewnie szata arcymistrza będzie już OP. A wiesz co, Saturas? A zostanę tym magiem. Dobra, ale my kończymy ten odcinek, bo przecież... Gdzie my jesteśmy? O Jezus, to przecież jak ja dojdę, słuchajcie, do Sardasa, to minie 20 godzin. Walić to, słuchajcie, widzimy się na miejscu, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, miłego dnia, oczywiście miłej nocy, przypomina łapkę w górę o komentarze, chcę, że ten odcinek był taki pochopny, ale dużo się dzieje i nie do końca byłem pewien, jak co, gdzie mamy zrobić, papatki, trzymajcie się, miłego dnia, miłej nocy, pa, pa, wpadnijcie na kanał vlogowy i Instagram, pa.